Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam cydr, tęcza i wiatr brokatu. Dzisiaj spotykamy się w kolejnym niedzielnym filmie odnośnie czy to działań magicznych, czy jakichś innych ciekawostek, czy recenzji. I dzisiaj będzie dosyć ciekawie, dlatego że chciałam wam podać sposób na odgruzowanie magii cmentarnej, jeżeli ktoś was straszy, że wasze zdjęcie na cmentarzu, albo faktycznie jest takie realne zagrożenie. Co zrobić, żeby się pozbyć tejże klątwy? Bo pozbyć jej się można, jeżeli jest na coś sposób, to jest na to od sposób. Jeżeli coś się może zadziać, to można to odczynić. Podobnie jest, znaczy działa to w dwie strony. Jeżeli umiem uzdrowić, to umiem również nasłać chorobę. Jeżeli umiem zdjąć klątwę, to umiem również ją nasłać. Jeżeli ktoś ją naśle, to można ją ściągnąć. Także działa to na dwa sposoby. Sposób jest dosyć czasochłonny, acz nietrudny, więc każdy może sobie na niego pozwolić. Trzeba przygotować 12 szklanek, trzeba przygotować liczną liczbę świec. Jeżeli chodzi o świece, dobrze, jeżeli one są białe, czyli obejmują wszystkie kolory, natomiast równie dobrze mogą być świece woskowe, które są świecami naturalnymi, czy to te proszebne, takie cienkie i długie, czy to takie, które mogą stanąć. To już zależy od was. Ogień się liczy, niekoniecznie tutaj kolorystyka i jakieś rozłożenie tychże świec. Pamiętajcie również, że a propos właśnie tej cmentarnej magii, to nie jest tak, że każdy jeden pierwszy lepszy może tej magii dokonać i że to straszenie, szczególnie przez takich noworyszy ezoterycznych, którzy nagle się pojawiają na różnych mediach społecznościowych, bo teraz jest łatwy dostęp do wszystkiego, a więc i łatwy dostęp do naiwności ludzi, że to, że jeżeli komuś, nie wiem, odpowiecie, że coś się nie spełniło, nie sprawdziło, albo nie chcecie danego rytuału, na który jesteście namawiani i jesteście straszeni, że teraz to wasze zdjęcia znajdą się na cmentarzu, to w dużej mierze jest to jedna wielka ściema, dlatego że magia cmentarna jest szerokim działem, wymaga bardzo dużej wiedzy, umiejętności, ale i zaprzyjaźnionych duchów, więc bądźmy szczerzy, nie każdy, kto przed internetem pluje jadem, potrafi takie rzeczy zrobić. No ale gdyby ktoś się bardzo bał, no to taki sposób nieprosty, acz skuteczny podaje. Najpierw trzeba przez 12 dni z rzędu czerpać wodę ze źródeł. I teraz tak, to nie musi być 12 innych źródeł. Możecie upatrzyć sobie źródło. Pamiętajcie, że często wodociągi i ich studzienki również, jeżeli są czynne, jest to woda źródlana. Może być jedno źródło, ale trzeba ją zaczerpywać przez 12 dni i przez te 12 dni wlewać do 12 szklanek stojących na stole. Na stole dlatego, że stół jest ołtarzem. Pamiętajcie, że szeptuchy nie zawsze miały wydzielone miejsce ołtarzowe. Często wszelkie magie odbywały się na stole bądź na progu, ale się odbywały. 12 dni ze źródła wodę i w 12 szklankach mają być one umieszczone. Po tych 12 dniach wstawiacie do tych szklanek po jednej świecy, zapalacie je i w jednym dniu mają one wypalić się do końca. Wiadomo, że będzie tak, iż może być, że one się trochę utopią, podtopią, zgasną, ale czynnik zapalam i czynnik samoistnie gaśnie jest tutaj bardzo ważny. Jak już te 12 świec wypali się do końca, czyli mamy 13 dzień działania tak naprawdę, to na cmentarzu, tam gdzie najlepiej leżą nasi przodkowie, dlatego że nasi przodkowie nas chronią i tutaj już jeżeli siebie ratujemy, a nie rzucamy klątwy, czy przyzywamy demony, czy różne inne rzeczy, to nasi przodkowie otoczą nas opieką. Znajdujecie grób osoby swojej płci i idealnie by było, gdyby miała na imię tak jak wy, ta osoba. Stawiamy na tym grobie świecę i mówimy, tobie abyś spoczywała w pokoju, mnie abym żyła. I wychodzimy. Czyli taka, bym powiedziała, jakby ofiara dla ducha cmentarnego. I teraz
41 dni, słuchajcie, 41 dni, przez 41 dni palimy po jednej świecy dziennie i nie jemy ani ryb, ani mięsa, czyli mamy 41 dni diety wegańskiej, no takiego kiedyś się mówiło postu. No i teraz tak, 41 dnia bierzemy 3 noże, kiedyś to były zwyczajne noże kuchenne, teraz możemy zakupić specjalne noże i wkładamy do pierwszej szklanki i wkładamy to rano, a potem wyjmujemy te noże z pierwszej szklanki i przemywamy tą wodą wieczorem w twarz. I tak robimy z każdą jedną do 12 dnia szklanką wody. I w momencie, kiedy już w 12 dzień włożymy rano do szklanki 3 noże, a potem przemyjemy tą wodą swoją twarz, to wszystko łącznie z nożami, szklankami wylewamy i zakopujemy, czyli powierzamy żywiołom. Dla ekozwolenników nie mamy plastiku, szkło i żelazo, tak, bo noże. Także tak to wygląda. Sposób jest prosty, tylko długoterminowy, wymaga wyrzeczenia, ale prawdziwa magia mocna, to mocną rzecz ściągamy, zdjęcie cmentarza, tak. Wymaga wyrzeczeń, ofiary, czyli mamy 41 dni postu, mamy przemywanie wodą. Pamiętajcie, że ta magia szeptuchowska bardzo często wody używała do, no, do trucia i do uzdrawiania, dokładnie tak. Także myślę, że sposób jest prosty jako taki, natomiast jest sposobem długoterminowym. Ale no, jeżeli faktycznie ktoś rzucił na nas klątwę, to trudno, żeby ściągnąć ją w ciągu 5 sekund, jeżeli robimy to sami, bo samemu najgorzej działać na siebie. Sytuacje zlecone to jest tak, że ta osoba, której zlecamy na przykład takie działania, ona nie emocjonalnie podchodzi do pewnych rzeczy, robi swoje, przeważnie jest to warsztatowiec, który warsztatuje i wie, co zrobić, więc jest łatwiej, natomiast samemu musimy się wczuć. Mam nadzieję, że Wam się ten sposób podoba. Jeżeli macie jakieś sposoby z wodą, również z magii szeptuchowskiej, to możecie napisać w komentarzach na dole. Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie i pamiętajcie, że staram się, by w niedzielę o godzinie 10 ukazywały się filmy właśnie z cyklu Dobra Rada Wróżki Joanny, czyli sposoby magiczne na różne rzeczy, albo karciane na różne rzeczy. Także mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. Zaglądajcie na kanał, zostawiajcie ślad po sobie, podbijajcie statystyki, jak się mówi. I do zobaczenia, buziaki. Pa, pa. Teraz muszę Was pięknie wyłączyć.